Także widzicie Państwo, tu ksiądz Rydzyk zaprasza na modlitwy za ojczyznę, za żywych chorych, chorzy na nowotwór. Na drodze maryjnej do ikony Matki Bożej Katyńskiej i modlitwy za wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny. 11 lutego, sobota, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jest to Światowy Dzień Chorego również. Zapraszamy więc chorych, opiekujących się nimi, na msze święte o godzinie 12 i 18. Podczas tych mszy świętych udzielany będzie sakrament namaszczenia chorych i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem. Modlitewny Dzień Skupienia również, to jest sobota. Proszę Państwa, druga sobota miesiąca, modlitewny dzień skupienia dla mężczyzn. Rozpoczęcie o godzinie 11.30. Jest to już kolejny dzień skupienia dla mężczyzn, a więc 11 lutego w sobotę. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za wszystko. Niech święty Jan Paweł II działa. Bardzo, bardzo doświadczamy go w tym sanktuarium. Także ciągle, no wiecie Państwo, ksiądz Rydzyk za papieżem. I teraz tylko ludzie już tego papieża nie bardzo chcą. 693-168-247. 693-168-247. Bóg zapewni współpracę i gratulujemy apostolskiego ducha, abyśmy wszyscy to mieli. Apostolski duch. Idźmy i głośmy Chrystusa. Zapraszajmy do tej współpracy również innych. Jest 14.30, drodzy Państwo, już za chwilę lektura na naszej antenie. Zapraszam, później muzyka mistrzów i o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Dziś też spotkanie opłatkowe, regionalne, ostatnie spotkanie w Białymstoku dla rodzin Radia Maryja, parafia Matki Kościoła, ulica Pogodna 63, 16.30, msza święta, a później wspólne kolędowanie, dzielenie się dobrem. Jadwiga Czechowicz. Kresy i bez kresy. Czyta Piotr Bajor. Gra się nagrywa, jesteś na linii. Hej, Juziuta, zamyśliłeś się. Ludwik przywrócił Józefa do rzeczywistości. No, nie widzę twojej Pauliny, powiedział zajadając ze smakiem pyszny sernik. No już jak wróciłem z Wilna, to jej nie było. Elżbieta zachorowała, wiesz, Ludwiku, jej matka. I też można tego sernika spróbować. Zapraszam serdecznie. A widzisz, a tak się... Śpieszyłeś do niej, a tu masz ci los. Właśnie, a tu masz ci los. Ciągle zerkał na krzątającą się Paulinkę.